Witam wszystkich, z tej strony ponownie Dans. Wraz ze mną jest najwspanialszy kot na świecie, jakim jest... Jakim jest Kici, witam wszystkich. I zmieniły się zasady, w związku z czym mamy serię nie Best of 5, ale Best of 7. Potrzeba już 4 wygranych, by wygrać całą serię, a nie 3. I standardową przystawę zawodników. W lewym rogu mapy mamy Vulture'a, grającego tu jako PC fan. Grał randomem, o ile dobrze mi się wydaje. I wylosował Zerga. Tak, dokładnie, miał randoma i wylosował Zerga. Mamy pozdrowienia dla maszyny losującej. A w prawym dolnym rogu mamy legenda znanego na frazie jako Dayfly, który gra Protossem. Tak jest, mapa to The Shattered Temple. Jedna... Ty jesteś The Shattered Temple, to jest Taldarium Arton. Tak, jasne, no to już mamy 1-1 w pomyłkach. Ale to nie zmienia faktu, że jest to... Lubię tą mapę ze względu na to, że granie po prostu wyglądają inaczej niż na innych mapach. Czasami ciężko wywołać przez tą presję, przez dystanse, jakie dzielą obie bazy. Trzeba się posuwać do takich rzeczy jak... Warto zachęcić na PM graczy. Z takimi pytaniami, prośbami to do Dansa, bo on tam się tym zajmuje wszystkim. O, witaj Kucu. O czym ja mówiłem? A, gry wyglądają tutaj trochę inaczej. Trzeba się posuwać do rozwiązań typu Warp Prism. Oczywiście teranie mają dropy, których powinni korzystać. Incontrol wcale nie jest gruby. W sumie nie wiem, czy ci mówiłem, że mam sąsiada bardzo podobnego do Incontrola. Tak, jego nazywa. Znaczy, nie sąsiada. Znaczy, teraz w tym miejscu, gdzie się teraz znajduję, to i sąsiada. Jak go nazywasz? Out of control? Nie. On w ogóle nie ma nic wspólnego ze StarCraftem, także. Mamy znowu Forge'a u Legenda, czyli znowu będzie szybka ekspansja zapewne. I znowu widzimy, że Vulture otwiera spawning poolem. Mhm, widzimy, że pomimo tak ogromnych dystansów postanowił jednak zagrać trochę bezpieczniej. Ta Hatchery najprawdopodobniej powstanie wkrótce, ale jeżeli Legend teraz zrobi Forge Fest Expansion, to może Vulture'a nieco spowolnić. Według mnie Legend mógłby nawet postawić teraz pylona w tej ekspansji z tyłu i z dwa kanony, żeby jeszcze bardziej opóźnić tego expa Zerga. Tak jak wspomniałem ktoś w poprzedniej grze, jest to częsta reakcja na wczesne... Jeżeli Protoss robi Forge Fest Expand i widzi, że Zerg robi wczesną haczernię, to bardzo częstą reakcją jest po prostu kanon w naturalu Zerga. Tym bardziej, że wizja budynku, który się tworzy, nie sięga za minerały i tam spokojnie można te kanony stawiać. Robka zajechała do expa. Ciekawe, czy będzie stawiał tutaj pylona, czy tylko będzie starał się przeszkodzić drące, ale widzimy, że już są pierwsze lingi, także... Za bardzo nie przeszkodzi. Przyganiają tą probę bez problemu. Jeszcze chyba ją nawet myślałem, że ją zablokują tutaj do tego klifu przygniotą, ale no tak, proba tak naprawdę Vulture powinien był ją zabić, bo ta proba może postawić tu gdzieś pylona, jakieś przywołać jednostki wkrótce. Mogą się więc... No, oby tak nie było. Nie wiem, i znowu ktoś pinguje, biegający pieski. Ale thanks, Captain Obvious. I widzimy, że dwa kanony wybronią tą ekspansję przed atakiem wściekłych psów. Vulture bardzo dobrze zrobił, że go Woloda postawił nad haczernią. Widział Forge'a, widział kanony. Mógł się tam spodziewać czegoś niedobrego. Widzimy, że ekspansja Protossa jest szybsza niż u Zerga. Zobaczymy, co teraz będzie chciał nam pokazać Legend. Czy znowu to będzie Stargate, czy też może jakiś push z gateway'ów albo inny tech. Bardzo często widzimy ostatnimi czasy 6 gateway'ów z tych dwóch baz i bardzo heavy warp gate units. Zobaczymy, co zagra. Trzeba powiedzieć, że stalkery na tej mapie są właśnie bardzo dobre ze względu na duży dystans, które są w stanie... Nessie teraz się wziął, pewnie wziął. Które są w stanie ten dystans pokonać bardzo szybko. Zauważ, że co prawda Legend postanowił zbudować drugą ekspansję, ale ma dużo energii na obu Nexusach. Powinien to w takiej wykorzystać do budowy dodatkowych probek. I mamy Bending Nest. To bardzo ciekawe zagranie ze strony Vulture'a. Czyżby chciał sforsować te kanony bendlingami i zalać po prostu swojego przeciwnika speedlingami? Na pewno nie jest to nierealna opcja. Nie wiem tylko, czy Roach'e nie byłyby jeszcze lepszym pomysłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tym bardziej zobacz, że Legend niszczy własnego kanona teraz. Także ułatwia nawet to zadanie Vulture'owi. Co prawda dostawia tutaj z tyłu drugiego, ale jest teraz przejście. Zobaczymy, czy będzie postawił tu jakiś inny budynek, który ma więcej HP, czy... Tak, ustawia gateway'a. Widzimy, że Vulture przyciął produkcję dron, więc faktycznie ten bailing będzie miał miejsce.
Ciekawe mnie to, czy Legend zeskautował tego... Nie zeskautował, przed chwilą sprawdziłem. Może być bardzo zaskoczony, gdy nagle masa zielonych stworków mu wpadnie do domu. No i teraz zobaczył tą probę, pierwsze Bellingi. Już przestraszyłem, że Vulture zmarnuje Bellinga na probie. Zostawiam bardzo dużo kanonów. Powinien tu jeszcze jakiś budynek większy postawić. O, właśnie. Zobaczymy, czy przebije się Zed przez to. I teraz będzie wszystko jasne. Za mało Bellingów na Forge'a, ale ciągle może go zabić Lingami. Tego Forge'a. Tak, i w biegu. I ktoś zaczął lagować. I kogoś dropuje. No i w każdym razie widzimy, że te Lingi będą miały dobrą zabawę z tymi probami. Tutaj widzimy Twilight Council Legenda, czyli chciał pewnie jakieś Dark Templary zagrać. Albo Blink. Blink jest bardzo dobrą opcją na tej mapie ze względu na, jak już powiedziałem, mobilność Stalkerów. No i ten Nexus upadnie. Mainie, myślę, że ta gra już bardzo długo nie potrwa. Chyba, że Vulture znowu będzie chciał grać jakieś Mass Harchery na środku bazy i przedłużać ten event. To jest taka gra Vulture Style z tymi haczerniami, co ostatnio go prawie kosztowało przegraną, więc może jednak stwierdził, że koniec zabawy, trzeba grać na poważnie. Wszystkie budynki z techem zostają właśnie niszczone u Legenda, ale widzimy, że jednak zostawia ten Darkshrine. Także dobrze myślałem, że będą to Dark Templary, tylko że one teraz to już chyba nie za wiele zdziałają, tym bardziej, że już layer jest w połowie i pierwsze wieżyczki, które mają detekcję, są budowane u Vulture'a. Tak, tylko przyznaj, że jeżeli Legend miałby jakieś szanse na powrót w tej grze, to właśnie musiałoby się to odnieść takie jednostki jak Dark Templary, ewentualnie jakieś dobre Micro Phoenixami, chociaż jak wspomniałeś, Sprocolory tam stawia, tak? No to widzimy, że... Neuromancer nam napisał, że Legend dostawia Darkshrine. Dzięki. Tak, dzięki Neuromancer. Co byśmy bez ciebie zrobili? Widzimy, że Vulture znowu stawia Expa w prawym górnym rogu. To nie zostanie zeskautowane przez Legenda w najbliższym czasie z całą pewnością. Legend jest właściwie zamknięty w swojej bazie. Dzięki tym Lingom Vulture ma pełną kontrolę nad jego mainem, nieistniejącym już tak naprawdę. Legend prawdopodobnie spodziewa się tego, że jeżeli wyjdzie z gry, wyjdzie ze swojej bazy, to napotka całą masę Lingów, Bailingów, których spotkać nie chce, bo jego wojsko składa się z jednego Stalkera. Na dobrą sprawę, nie ma czym wyjść z bazy. On ma w ogóle Cybernetic Score'a? Chyba nie ma. A dopiero teraz dostawię. Overseerem już sobie wlatuje elegancko do bazy Protosa, także za chwilę zobaczy ten Darkshrine. A mimo tego, że jeszcze go nie widzi, to i tak już jest w pełni na niego przygotowany. Lagi między grą a streamem są czymś naturalnym, ponieważ obraz trzeba przekodować, wysłać i odebrać, więc trochę to jednak trwa do 5 sekund. Widzimy Dark Templary w produkcji, tu nawet nie ma jeszcze Warp Gate'ów, tylko one po prostu się budują w tych gateway'ach. To nie jest coś, co chyba widziałem już w StarCraft'cie, no. Przypomina się StarCraft 1 bardziej. I czy tym EDT dużo zdziała? Według mnie, gdyby wiedział tej ekspansji w prawym dolnym rogu, to tam by mógł coś zrobić, coś zdziałać. Tutaj natomiast raczej nie. On o tym XP nie wie, także myślę, że nie znajdzie go za szybko tym EDT. Widzimy, ale zauważ, że te Dark Templary wcale nie podążają do Naturala czy Maina. To raczej chcą zeskautować, czy faktycznie Vulture nie ukrył jakiejś ekspansji gdzieś tam. To znaczy, trzy są pod Naturalem teraz i za chwilę zginą na tych Clowerach. Tak. Jeden padł, drugi padł i trzeciego uratuje. Szczęśliwiec uciekł. I myślę, że tym jednym DT zeskautuje tego. Będzie czekał na trzecią bazę. Widzimy, że Dayfly Warbaitów miał do tej pory. No nie ma, bo dopiero teraz skończy się mu robić w ogóle research do Warp Gate'ów, bo zniszczył mu Zerlingami po prostu Kora i przez długi czas nie miał go Legend, dopiero niedawno go odbudował. Zauważ, że Legend niszczy skały przy potencjalnej trzeciej bazie. Dziwne byłoby ekspandowanie tam w czasie, gdy ma ciągle do wykorzystania main. Te Lingi może zabić tym Dark Templarem spokojnie. Właśnie widzimy, że jeden Dark Templar zmierza do tych Lingów i powoli będzie je wycinał. Może będzie chciał podwójnie zaekspować, od razu w mainie i tutaj jak w tych niszczonych skałkach.
Trzeba przyznać, że kasy ma bardzo dużo, więc jest to jak najbardziej możliwe. Vulture techuje do Hive'a, także pewnie znowu zobaczymy Ludrody. Widzimy również Barrow. Mhm. Może zakopane Roach'e? Ja myślę bardziej zakopane Infestorach. Znaczy Infestory, miałem na myśli Infestory. Kliknąłem na Infestora, powiedziałem Roach. Nie wiem dlaczego. I tak naprawdę, chociaż tak naprawdę Vulture tak samo niewiele zdziała zakopanymi Infestorami, jak Legend zdziałał tymi Dark Templarami, aczkolwiek Infestory mają dużo szersze pole do opisu, bo tak naprawdę mogą być potem przydatne w walce na środku mapy gdzieś. Mamy Spire na drodze i Hive już się właśnie skończył. Także myślę, że jak tylko ten Spire się skończy budować, zrobi się z niego za chwilę Greater Spire. Konrad, pozdrawiamy. No, build 66, Nexus w mainie. Widzimy, że odnawia Twilight Council Legend. Ja sam wiem, czy tak naprawdę są potrzebne w tej chwili. No i tak jak mówiłem, Legend postawił dwa Nexusy, jednego w mainie i drugiego w expie. Mhm, no ale to też wynikało z tego, że miał strasznie dużo kasy, więc mógł sobie pozwolić na takie szaleństwo. Vulture tutaj gryzie tymi zerlingami te skałki, także podejrzewam, że za chwilę powstanie i kolejna ekspansja u niego. Widzimy Archony buduje, morfuje. Archony są naprawdę dobre od tego buffa z zasięgiem. Coraz częściej zdarza mi się używać w PvZ. Wcale się nie dziwię Legendowi, że i tutaj spróbuję ich użyć. Transfer probek już jest do kolejnej, trzeciej bazy Legenda. Niestety te proby chyba wrócą jeszcze się. Zobaczymy, czy zeskautuje tymi lingami trzeci exp. Czy tylko sobie tak będzie biegał na przedpolu. Zresztą widzimy, jest Overseer, który tam może podlecieć. Widać, że Vulture znowu się tak naprawdę bawi. Tak przecież mogłem budować ogromną armię. O, idzie bandą Infestorów. Zobaczymy, co działa. Musi się teraz wycofać, bo Protoss puszuje do przodu, zniszczy mu tego Overseera i Vulture chwilowo nie będzie miał detekcji, aby zobaczyć te Dark Templary. Musi zmorfować kolejnego Overseera, co właśnie robi. Tak naprawdę starczyłoby, żeby użył Fangalgrofa na Dark Templarach i już by je widział. Tak, tak, to też prawda. I widzimy znowu 33 morfujące się Benelingi. I czy znowu po prostu będzie steamroll Benelingami ze strony Vulture'a? Myślę, że wjedzie w te budynki tymi Benelami i bez problemu to zniszczy. Na pewno te 3 pylony i te 4 kanony, które mają bardzo mało HP i szybko padną od tych Beneli. Neuromaster powiedział jeden. Czy znowu powinniśmy wynikować za coś? Jeden? Nie wiem, o co mu chodziło, w sensie, że jeden. Może po prostu jeden. Tak naprawdę starczy zniszczyć te 3 pylony na wieży. A nie, przepraszam. Jeszcze jeden z tyłu jest. Całkiem dobrze jest, są ustawione na naturalu Legenda te pylony. Widzimy, Legend zbliża się do expa, ale tutaj jest wojsko Vulture. Tak, Vulture, i piękny Fangal. Ale Force Field też nie najgorsze. Ale wydaje mi się, że samym Fangalem wygra. Tak, to jest koniec. Tylko pytanie, czy Vulture faktycznie pójdzie teraz zakończyć, czy będzie stawiał 10 haczerek pod bazą Legenda? Myślę, że zrobił nam za złość i nie będzie tego kończył, tylko będzie się znowu bawił. Neuromancer, dobre spostrzeżenie. Pewnie ma jakieś doświadczenia życiowe i się w nimi chwali teraz. I widzimy, że dopiero plus 1 do ataku się robi dla Legenda. Jest to bardzo późne. nie masz sędziego, on tego nie widzi. I ile tych Broodlordów zrobi Vulture? Na razie mamy 2, trzeciego w drodze. No co tu dużo mówić, naprawdę to jest 1A trochę mikro infestorami i pozamiatany jest. Dark Templary to jest jak. Przepraszam, High Templary to jest mądra decyzja, mogą feedbackować te infestory, ale czy te infestory tak naprawdę z tej armii odgrywają jakąkolwiek rolę? Spokojnie można pokonać Legenda i bez nich. Dokładnie, mamy atak, myślę, że już będzie to atak kończący. No i widzimy, że Legend ma tylko 5 stalkerów. No i czy będą ładne feedbacki? Jeden, drugi.
No i piękny to było tyle. Fungal na High Templary. Tak. Myślę, że to już jest koniec. Nigdy nie mów nigdy. Puczu, proszę, tylko nie wycofuj się i nie buduj harczeli na środku mapy. Teraz to mam nadzieję, że cię nie słyszę. Może zobaczmy na upgrade'y. Vulture nie zaszalał z upgrade'ami wbrew pozorom, chociaż miał na pewno na to dość kasy. Ma tylko potrzebę do ataku. Romancer myśli, że to już będzie GG. Jak myślisz, zgadzasz się z nim? Tyle dobrych uwag dał w ciągu tej gry, że nie wiem, jak się może z nim nie zgodzić. Vulture nawet sobie murfuje Blood Lordy nad Nexusem. Legenda. Myślę, że to tak, już długo nie potrwa. Tak, bo czemu nie? Słyszałem feedbacka kolejnego na jednym ze 100 inwestorów. Konrad, on ciebie nie słyszy. Znaczy nie może, nie ma przeczytać tego, co nam napisałeś. Wiem, ale za to widzowie to widzą. Chyba taki był zamysł. I co robi Legend? Stawia kolejną ekspansję. Legend ma gdzieś, że jego wszystkie budynki zaraz zginą. On będzie ekspoował. Tak, czy tak naprawdę tu jest taka detekcja, która sobie poradzi z tymi Dark Templarami? Czy Dark Templary sobie tak po prostu biegają bezczelnie i wszystko niszczą jak chcą? Widziałem tu gdzieś Overseera, ale chyba został zdjęty. Może feedbackiem, może właśnie na jednego feedback poszedł. Trzy Overseery niby są, jeśli tak patrzę teraz na jednostki, które posiada. I widzimy Lingi, Bailingi w bazie Legenda. O, ale pięknie poleciały proby. Base trade. Konrad, musimy ci podać deficyt base trade'u. Jedna armia niszczy bazę drugiego gracza i odwrotnie. A. Ale spoko, Legend odbudował ekspansję, także myślę, że jeszcze pół godziny ta gra potrwa. Za chwilę tu postawi sobie pylona. Dobra, to jeżeli ta gra potrwa dłużej niż 30 minut, to Legend z Vulture'em się zrzucają na nowy dysk twardy, żeby... Nie no, bądźmy bardziej podekscytowani. Zakończył się Frost PC Cup, finał się kończył zwycięstwem 4-0 Vulture'a, gratulujemy zwycięzcy. Mecz o trzecie miejsce odbędzie się w jakimś innym terminie, żeby po prostu wyłonić, w jakiej kolejności będziemy wybierać gry, które zasponsorował Dayfly. Wszystkie sponsorował Dayfly? Chyba wszystkie, prawda? Tak jest, Dayfly jest oficjalnym sponsorem. Wielkie podziękowania od razu dla niego. Tak. Dziękujemy za oglądanie i do następnego Frost PC Cupa. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.